Jego goście, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, a tym gościem jest wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To dzisiaj ten smutny dzień, kiedy do dzisiaj mieliście oddać pieniądze na Caritas, te premie, które wam się należały. Nie wiem, o czym pan mówi, panie redaktorze. Jak to? Przecież pan wie doskonale. Zobowiązaliście się. Jak pan wie doskonale, ponieważ społeczeństwo nie zaakceptowało tych nagród, my postanowiliśmy przeznaczyć je na cele charytatywne. Czy pan już dokonał przelewu? Ja sobie przyrzekłem, że nie będę dziennikarzem odpowiadał na to pytanie, natomiast społeczeństwu odpowiedzieliśmy na to pytanie. Przeznaczyliśmy nagrody na cele charytatywne. To ale zaraz, pan mnie może naprawdę niczego nie mówić prywatnie? Jesteśmy ale właśnie tutaj, mówię jesteśmy naszym słuchaczom, że przeznaczyliśmy, mam nadzieję, że wszyscy, bo nie wszystkich kolegów o to pytałem, ale z tymi czyli pan już 72 100 zł, które pan w 2017 roku jakby ściśle mówiąc 70 z jakimś tam ogonkiem. Tak. No tak, to 72-100, tak przynajmniej wyznacza. Czyli przerw już poszedł. Nie, pana informacje są nieprecyzyjne, ponieważ pan mówi o sumie. Mówię brutto, o sumie. Powie pan o sumie nieopodatkowanej z 17 roku. Tam jeszcze były chyba 3 czy 4 miesiące z końcówki 16, jakieś niewielkie stosunkowo sumy, więc łącznie to było więcej, natomiast netto to było 70 z ogonkiem. Rozumiem, czyli te 70 z ogonkiem już otrzymał już pan precyzyjną informację, tak. Premier Gliński 70 tysięcy z ogonkiem się bardzo, przekazał na Caritas. Otrzymał. Tak? Ale to... Tak jest. Dobrze, no prosta sprawa to i prosta odpowiedź. Druga prosta sprawa, chociaż też chyba mało przyjemna, bo dwa zawiadomienia do prokuratury już poszły. To Platforma Obywatelska domaga się, by prokurator ścigał pana za to, że pan przeznaczył 500 milionów złotych, pół miliarda, lekką ręką Fundacji Czartoryskich, która to fundacja te pieniądze do Liechtensteinu sobie przerzuciła. No i co? A wszystko za kolekcję obrazów z Fundacji Czartoryskich ze słynną damą z łasiczką, której, jak twierdzi Platforma, i tak nie można było wywieźć. Absurd, i to wielokrotny absurd, ponieważ wywieźć można było zawsze. To jest kwestia pozwolenia ministra kultury dziewięciokrotnie. To mógłby się nie zgadzać. Ja pewnie bym się nie zgadzał, ale nie wiem, co robiłby mój następca na przykład. Zawsze można było wywieźć, nawet przy założeniu, że ten obraz byłby wpisany tam na tą listę skarbów i tak dalej, to jest bardzo słabe notabene prawo, ale nie było zabezpieczenia także wielokrotnie dotyczącego innych kwestii, na przykład konserwacji tych obrazów. Ale co, dama z łasiczką zabezpieczenia, nie była konserwowana? Dama z gronostajem. Zwierz. Dama była, bo o nią dbano, natomiast kolekcja liczy 86 tysięcy obiektów, 250 tysięcy wolumenów. To są także nieruchomości, między innymi Sieniawa, o której było ostatnio głośno, że podobno mieliby Czartoryscy ją odzyskać. Nie mieliby, ponieważ nasza transakcja obejmowała także zabezpieczenie Sieniawy. Ale jeżeli chodzi o ryzyko związane z kolekcją, to one były znacznie szersze. A to nie pan na przykład było ryzyko niepokazywania tych obiektów, bo przez 4 lata, nie wiem czy państwo wiecie, dama z gronostajem nie była prezentowana. Przez 6 lat w ogóle jej nie było w Polsce. I tak mogłoby być dalej. Tym bardziej, że było ryzyko także związane z sytuacją, no powiedzmy sobie, rodzinną właścicieli państwa tej kolekcji. Którzy w tej chwili prowadzą to wszystko widzimy w tabloidach, prawda? Tak. Więc myśmy uważali, i to zresztą na skutek próśb i ale sugestii muzealnych, polskich, ale panie premierze, żeby pieniądze sprawę popłynęły do Liechtensteinu. Zaraz. Pieniądze, te, które myśmy wydali z oszczędności budżetowych, czyli jeszcze raz zaznaczam, to są takie pieniądze, które od 1 stycznia nie mają wartości budżetowej, bo na nowo trzeba budżet planować, projektować, a gdy pojawiły się oszczędności, to można je do końca roku wydać. I nam się udało to zgrać, czyli oszczędności budżetowe z bardzo skomplikowaną transakcją zabezpieczającą wszelkie prawa państwa polskiego. Dobrze, do kolekcji nieruchomości, a także roszczeń. Ale to o tym, na przykład, że pan kupił, to już widzieliśmy. Jak Rafaela znajdziemy, to jest nasz, panie redaktorze, pana, mój i naszych słuchaczy. Dobrze, nie, a serio. Pieniądze rzeczywiście wypłynęły do Liechtensteinu, bo Fundacja Książąt Czartoryskich. Jeszcze raz panu mówię, że pieniądze, które my wpłaciliśmy fundacji, zostały wpłacone na konto fundacji w banku, który się znajduje w Polsce.
A to, że oni je później przetransferowali? No, ale to jest zupełnie okay. Jest co innego. No, nie można łączyć państwa polskiego z tym, że ktoś prowadzi tak czy inaczej fundację. Fundacja jest nadzorowana. Ja zresztą złożyłem jakiś czas temu wniosek do sądu, bo to mogę jako nadzorujący fundację minister, o sprawdzenie działań fundacji z jej statutem i celami. To jest ciekawe. To znaczy pan teraz domaga się, żeby sąd sprawdził... Ja się nie domagam, to jest zgodnie z polskim prawem. To jest... No, domaga się pan zgodnie z prawem. Tak, no jeżeli pan tak uważa, się domagam, no realizuję prawo polskie, które dotyczy nadzoru ministrów nad fundacjami. Ja mam 5000 fundacji, które nadzoruję. No, skoro już pan ten temat wywołał, to ja chciałbym spytać o fundację, o której wszyscy mówią. Wczoraj Paweł Kukiz spytał, czym zajmuje się Polska Fundacja Narodowa. Paweł Kukiz spytał, co ona robiła w sprawie pomnika Katyńskiego, co robiła w wielu innych sprawach. Pan Paweł Kukiz pewnie nie rozumie właśnie tego, po co została powołana i czym się zajmuje. Nie zajmuje się bieżącym PR-em, pisaniem tweetów i reagowaniem na to, co się dzieje w polityce aktualnie. Nie, no, pisze tweety tylko wyjątkowo nieudolnie. Tylko ma za zadanie budowanie przychylnej atmosfery i wsparcia dla polskich interesów na całym świecie. Interesami z Mateuszem Kusznierewiczem, co wymaga, prawda. No ale pan miesza różne kwestie. Ja mogę spokojnie z panem rozmawiać dalej, panie redaktorze. Słucham. Jeżeli pan mi pozwoli się wysłowić, skończyć choć jedną myśl i nie miesza faktów. Jeszcze raz panu mówię. Ona ma budować długofalowy, no w cudzysłowie, lobbying dla Polski i robi to w sposób taki... Lepiej jej to wychodzi, panie czasami premierze. Gorzej. Ja polecam wszystkim państwu wywiad w tygodniku sieci, czy w sieci z szefami fundacji, który w aktualnym tygodniku można to przeczytać. Ten wywiad. Nie zrozumiałem zbyt wiele z tego, co mówią obaj panowie, ale widocznie... Panie redaktorze, trudno mi jest to komentować, tak, że pan nie zrozumiał, bo z różnych powodów mógł tak, pan nie zrozumieć. Intelektualnych mnie a może nie z, z braku nie kompetencji, tylko z braku dobrej woli. Chcę powiedzieć tak, że jeżeli tego nie rozumie Paweł Kukiz, no to oczywiście można zwalić na to, że Paweł Kukiz niewiele rozumie. Jeżeli ja nie rozumiem, to wiadomo, bo jestem cymbałem. Paweł Kukiz jako przedstawiciel opozycji oczywiście ma prawo walczyć politycznie Łukasz i krytykować z punktu widzenia politycznego. W tygodniku w sieci pisze o wizerunkowym gangu Olsena, mając na myśli Polską Fundację Narodową. Szczególnie ohydny tekst. Trzecia Rzeczpospolitej nie widziała jeszcze tak groteskowej, spektakularnej i całkowitej klęski wizerunkowej, jak działalność Polskiej Fundacji Narodowej. Jeszcze raz panu mówię, że to szczególnie nieetyczny, nieładny. Ale co tam jest nieetycznego? Epitety, brak wiedzy na temat faktów. To... Pan Warzecha opisuje na przykład kwestię pana Kusznierowicza, ale nie wspomina, dlaczego z panem Kusznierowiczem... Pan Mateusz Kusznierewicz, jeżeli mogę pana premiera poprawić. A ja powiedziałem? Przekręcił pan nazwisko, ale to drobiazg. Pan Mateusz Kusznierewicz rzeczywiście ma problemy z komornikiem, o czym myśmy... Ale o czym pan Warzecha nie napisał? Natomiast na tym polega nierzetelność tego tekstu. Między innymi tam ze cztery przekręcone fakty. Jedną rzecz chcę powiedzieć. Prezes Polskiej Fundacji Narodowej, pan Jackiewicz, tak mi... Pan Jurkiewicz mi obiecał, że przyjdzie do nas i naszym słuchaczom, nie mnie, naszym słuchaczom, pan Jurkiewicz opowie o tym, czym się zajmuje Polska Fundacja Narodowa. Niestety nie jestem w stanie go teraz zaprosić. Widzi pan, na tym polega ten problem w komunikacji, że panowie nie chcą powiedzieć, czym się zajmują. To jeszcze raz panu mówię, że bardzo szeroki wywiad dali do jednego ze znanych tygodników. Można tam wszystko przeczytać. Musi pan wziąć pod uwagę, że no faktycznie nam tam nie wszystko jest wspaniale. Być może panowie wolą się komunikować przez wywiady pisane niż przez taką rozmowę jak z panem na żywo. Konferencje prasowe też nie urządzają. Ale nie tylko o tym, bo jeszcze o tym, czy ten rząd ma zapędy autorytarne, jak znany reżyser i zdobywca Oscara Paweł Pawlikowski oskarża. I o tym, jak zakończyć konflikt z niepełnosprawnymi oraz o tym, kto będzie płacił daninę solidarnościową. O tym wszystkim na rmf24.pl i na interi.pl. A słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. A pana Jurkiewicza serdecznie zapraszamy. No dobrze, to jesteśmy cały czas z naszymi drogimi internautami. I nie wiem, od czego zacząć, ale może jednak skończymy sprawę tej Polskiej Fundacji Narodowej, bo
Panie premierze, pan powiedział, że do końca roku będzie musiał mieć sprawozdanie z działalności PFN. Ja wiem, że nie ma, do połowy roku. Ja wiem, że nie ma jeszcze połowy roku, bo to chwalić Boga dopiero połowa maja mniej więcej. No nie, nie mniej więcej, połowa maja. A czy już trafiło to sprawozdanie, czy jeszcze nie, nie ma jeszcze sprawozdania, natomiast ja uczestniczę, jestem zapraszany na przykład na rady fundacji, więc mniej więcej się orientuję, co się dzieje. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to jestem spokojny, one są pod kontrolą, wszystko jest dobrze prowadzone. Natomiast z projektami jest różnie, no jedne są lepsze, drugie są gorsze. Mogę państwu powiedzieć i panu także, żeby pan się tak bardzo nie denerwował. Ja się w ogóle nie denerwuję. Tak, to jest fundacja, która działa dopiero od roku. Dopiero musiała budować. Powstała w 2016, więc... Jest, jeszcze raz to panu mówię lata, ale... i w tym wywiadzie może pan się dowiedzieć, rok nie wyrok, dlaczego. 2 lata jak dla brata. Możemy sobie tak złośliwie gadać, ale my mówimy o poważnych sprawach i o poważnych sprawach rozmawiać. Mają 200 milionów, a jak trzeba, to ich nie ma. No i taka jest cała prawda o Polskiej Fundacji nie, Narodowej. Nie, nieprawda, i choćby ją pan zaklinał milionami fundacja, słów, to tak niestety powołana podziała. Do tego, żeby reagować na tweetach. Jasne, to jest, ale jest fundacja, która zajmuje się innymi troszkę sprawami. Czy wysyłaniem żeglarzy dookoła świata? Także tak, to jest kwestia bardzo wspaniałego pomysłu wizerunkowego. Ale od udział, tego mamy Ministerstwo Sportu, żeby wysyłało żeglarzy. Udział, no akurat z Ministerstwem Sportu robi bardzo dobry, ja wiem, ciekawy projekt Team 100, czyli wspieranie młodych, dobrze zapowiadających się sportowców. Więc to też panu się nie podoba oczywiście. Nie, a mnie się podoba wszystko. Wspieranie natomiast sportowców, skrzyp, malarzy, tylko czy naprawdę Polska Fundacja Narodowa do tego została powołana? Projekt, który jest w tej chwili w związku z tym, że pan znany żeglarz nie poinformował o swoich problemach z komornikiem, jest zagrożony. To jest projekt, który polegał nie na wycieczce dookoła świata, jeszcze raz panu mówię, tylko na uczestnictwie w 6 najbardziej prestiżowych regatach oceanicznych na świecie. Na łódce, która ma szansę dobrą miejsce zająć w tej polska regata. Łódka. Tak, nie była. No pan powtarza oczywiście specjalnie jakieś takie stereotypy. Nie wiem, tak, stereotypy nie, nie, dlaczego inteligentny dziennikarz powtarza te tabloidowe idiotyzmy. Czy inteligentny przepraszam bardzo. To z kim pan rozmawia? W wyścigach Formuły 1 startują trabanty czy bolidy? Ja nie wiem, wie pan, ja się nie pan pytam, no to proszę odpowiedzieć. Trabantem by tam pan pojechał? Ja? No nie. Myślę, no to, że mnie tak nie wpuszczono. Tak samo żeglarze, którzy chcą startować w oceanicznych regatach dookoła się, panie, świata, a chodzi głównie o 6 takich najbardziej prestiżowych, oceanicznych. Nie wiem, najbardziej panie, znane jest oczywiście Sydney Hobart. Ale panie premierze, to się startuje mogę, na łódkach o odpowiedniej klasy. W Polsce jeszcze nie produkujemy takich łódek. Wielokrotnie to tłumaczyłem i proszę to zrozumieć, a nie powtarzać tabloidowe panie jakieś premierze, ja rozumiem, epitety, że to pana tabloidy, to wszystko to obelga. No wie pan, poziom średni, no. Powiem tak, dzięki tym średnim Polakom wygrał pan wybory i dzięki tym ja średnim nie Polakom o jest co pan, pan znowu, drogi panie, ale wicepremierem. Ale zaraz, o czym pan więc mówi w tej chwili? Ja bym na pana miejscu, powiedziałbym tak, ja mówię o poziomie, mniejszą dozą... o poziomie tabloidów, a nie o Polakach. No to, zaraz, co to pan ma na myśli? Co pan ma na myśli? Co panie redaktorze? Zaraz. Co mam na myśli? Tak. Mam na myśli ten pewien ton, który pobrzmiewa w takim lekceważącym... Ale co takiego pobrzmiewa? Ja jestem socjologiem, który całe życie spędził na badaniu społeczeństwa i mam olbrzymi szacunek dla polskiego społeczeństwa, to bo posiadłem, że tak powiem, dużo to ciekawej wiedzy na temat właśnie Polaków. Możemy wrócić do rozmowy. I dzięki temu może moja partia akurat cieszy się dużym zaufaniem Polaków, z czego się bardzo cieszymy, bo staramy się cały czas rozmawiać i słuchać Polaków. Natomiast czymś innym są manipulacje medialne, które są realizowane na przykład przez taki niemiecki tabloid, który w Polsce wychodzi. Tak, to nic, tylko tabloidy. Jest, no dobrze, ale panie premierze, polski reżyser Paweł Pawlikowski, zdobywca Oscara, mówi, najpierw podziękował panu za życzenia, a później powiedział, że nie zmienia to faktu, że w rządowej telewizji, jak i w instytucjach kultury polskiej za granicą istnieje lista niepożądanych, niewystarczająco patriotycznych artystów, na której on figuruje. Ale powiedział wprost, że polski rząd ma zapędy autorytarne. Czy pan
ma zapędy autorytarne. No jak pan widzi, mam, bo pan sam mnie oskarżał o jakieś straszliwe rzeczy przed chwilą. Znaczy, no ja nie wiem, o jakiej liście mówi pan Pawlikowski w Ministerstwie Kultury i w instytucjach, które ja nadzoruję, z którymi ja współpracuję. Żadnej takiej listach nieformalnych, listy nie ma. Na przykład w polskich instytutach za granicą. No to taka lista nieformalna polega na tym, że pan Pawlikowski za mojego ministrowania otrzymał 7 milionów złotych na film, który w tej chwili pokazuje w Cannes i życzę mu, żeby dostał Złotą Palmę. 6 milionów dostał za poprzedniego szefostwa. Tak, ale ja byłem wtedy ministrem kultury już, a w marcu teraz już za nowego szefostwa dostał jeszcze dodatkowy milion. Ponieważ no, trzeba było ten film skończyć, tam były jakieś zagrożenia i myśmy nie patrzyli na to, czy to jest Pawlikowski, czy Kowalski, tylko według kryteriów merytorycznych artysta, który zrobił poprzednio bardzo dobry film, choć kontrowersyjny z innych powodów, otrzymał pieniądze na to, żeby móc zrobić następny. Trzech znanych artystów wystąpiło na Marszu Wolności Platformy Obywatelskiej. No to jednak nie może pan... rozumiem ten uśmiech, ale to bardzo wybitni aktorzy, prawda? Tam była trójka z Ziemi Obiecanej. Odnieśli się do tamtej sytuacji filmowej. Tak, to prawda. No i? No ale to są wybitni artyści, których poglądy... Andrzej Seweryn, tak? Tak, których poglądy są znane, no. Krytykują obecny rząd, tak jak wielu innych artystów. Nie mam takiego artystów. Poczucia, że co jest zbyt często, ci wszyscy artyści mówią, że pan jest, że pan ma autorytarne ciągoty, że ten rząd jest nienormalny. Znaczy, wie pan, no nic na to nie poradzę. Ja swoim działaniem, moim zdaniem udowadniam, że nic takiego nie ma miejsca. My przeprowadziliśmy pewną korektę związaną z wahadłem demokracji, nazwijmy to tak, ale na przykład na zarzuty, kiedy mówi się, że ja upolityczniam Rady Mediów Publicznych, to odpowiedziałem w Sejmie. Na 60 miejsc w radach polskich stacji radiowych, publicznych i telewizyjnych 5 osób jest tylko delegowanych przez ministerstwo, 4 to są urzędnicy ministerialni pracujący w administracji państwowej od wielu lat, po prostu specjaliści od nadzoru właścicielskiego. Mhm. Na 106 instytucji kultury, które ja prowadzę albo współprowadzę jako minister, zmieniliśmy szefostwo w 25 instytucjach, z czego zdecydowanej większości bez żadnych kontrowersji po prostu nastąpiła naturalna zmiana. Więc jeżeli to ma być przykład jakiejś autorytarnej zmiany, czy tak jak czytam na portalu prowadzonym przez jedną z moich instytucji, prawda, że prowadzę stalinowskie czystki w teatrach, no to po prostu mogę nad tym ubolewać i zastanawiać się, do jakich absurdów dochodzą komentatorzy, którzy tak mówią. Ceniony socjolog, który wie wszystko o społeczeństwie polskim. Nie wszystkiego nie wie. I który takie ceni. Nie powinien sobie zadawać takiego pytania. Skąd się w takim razie biorą te opinie o tym, że no jest pan człowiekiem o autorytarnych zapędach? No. Skąd się biorą opinie? No możemy oczywiście spekulować. Jest wiele powodów, dla których różne środowiska krytykują obecną władzę. To zostawmy spekulacje. Panie ministrze, jeszcze kilka bardzo konkretnych pytań, jeśli mogę, skoro już pan zgodził się tu łaskawie przyjść i jeszcze pan nie uciekł. Natomiast co do tych trzech tenorów, to potwierdzam, że to są osoby, które pracują czy funkcjonują w różnych projektach kulturalnych dalej sponsorowanych przez polskie państwo i to jest normalna sytuacja. Inna niż do wyborów w 2015 roku, kiedy bardzo wiele osób nie miało absolutnego dostępu do środków publicznych i nie mogło liczyć na wsparcie swoich projektów kulturalnych, jeżeli się nie zgadzało z ówczesną władzą. Panie premierze, że tak spytam, bo pan jest również wicepremierem, dlatego pozwalam sobie spytać wicepremiera rządu polskiego. Czy pan już zna założenia, choćby ogólne, daniny solidarnościowej, której wprowadzenia chce premier Morawiecki, a którą dzisiaj się będziecie zajmowali na posiedzeniu rządu? Ogólne, tak jak pan wie, polegają na tym, żeby najbogatsi przedstawiciele społeczeństwa no, składali się na tych, którzy powinni być wsparci w większym zakresie niż dotychczas. No dobrze, ale kto będzie najbogatszy, to po pierwsze, a po drugie jak chodzi się ma panu, jaki będzie limit i tak dalej? Nie znam.
A to będzie forma podatku w PIT-cie, czy jak to będzie nie wyglądało? Nie znam jeszcze szczegółów. Za chwilę się zresztą będę z tym zapoznawał właśnie dlatego, że będziemy dzisiaj na rządzie o tym rozmawiać. Czyli na razie nie wie pan jeszcze... Ja się zajmuję tysiącem spraw i to jest jedna z wielu, które uczestniczę, ale nie jako autor akurat tego projektu, jak pan wie. No dobrze, a pytam pana w takim razie o opinię całkiem polityczną. Jak zakończyć konflikt z niepełnosprawnymi? Bo danina solidarnościowa miała przysporzyć pieniędzy na potrzeby tej właśnie grupy. Konflikt trwa i trwa i końca nie widać. No, ja mam nadzieję, że dojdzie do zakończenia tego konfliktu. Na co chcecie ich przeczekać? Niech pan w ten sposób nie używa słów. To są bardzo trudne, to są bardzo trudne problemy. Jak pan wie, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, że nie ma jeszcze w pełni godnych warunków do życia dla tych ludzi szalenie poszkodowanych i których życie jest bardzo trudne. Oddajmy sprawiedliwość. Nikt nie mówi, że PiS jest odpowiedzialny za to. Jak to nikt nie mówi? No nie, tego nikt nie mówi. Wszyscy mówią co najwyżej, że nie chcecie dać więcej pieniędzy, skoro twierdzicie, że chciałbym zwrócić uwagę, że myśmy prawie natychmiast zrealizowali jeden postulat i drugi także. Ja pamiętam doskonale, co mówiły te panie przy pierwszych spotkaniach. Mówiły o tym, że nie otrzymują przepraszam za określenie, za darmo pewnego wsparcia w postaci sprzętu, prawda, cewników i tak dalej. No to myśmy to zrobili, zaproponowaliśmy właśnie dostęp bezpłatny do opieki, do lekarzy i także do tego sprzętu, prawda. No okazało się, że te postulaty, ich kształt został zmieniony i dalej proszą te panie o realizację gotówek. Idą faktycznie na pewne ustępstwa, znaczy kwestie tego, że rozłożenia tego w czasie, rozłożymy to w czasie i tak dalej. I ja myślę, że to jest ten kierunek, który być może rozwiąże problem. Będziemy starali się jeszcze gdzieś dojść do kompromisu, no bo to naprawdę nie jest tak, że budżet jest z gumy. No, przeznaczyliśmy znacznie więcej niż nasi poprzednicy. O 3 miliardy już zwiększyliśmy fundusz dla osób niepełnosprawnych. Że skoro w ramach konwencji samorządowej PiS-u obiecujecie jeszcze więcej niż daliście, to ludzie mają prawo oczekiwać, hej, no skoro pieniądze są, skoro rząd mówi, ale ja że wystarczy mówię, że nie mają prawa. To, dajmy, to jest psychologiczne to prawo, ma pan rację, to jest psychologiczne prawo, że no, zwiększają się także apetyty, oczekiwania tak. Zwłaszcza tam, gdzie one są najbardziej uzasadnione wobec tych ludzi biednych, niepełnosprawnych. Ja miałem takie doświadczenie jeszcze w czasach studenckich, że przez 2 lata pracowałem. Moi przyjaciele mnie tam ściągnęli do pomocy z takimi dziećmi. I to jest jedno z takich najbardziej, no, mówi się w chrześcijaństwie, wzmacniających moralnie człowieka doświadczeń. Bardzo trudnych, a jednocześnie szalenie, przepraszam za słowo, ubogacających, nie wiem jak to określić, prawda? I ja do tej pory to pamiętam i wiem, że to jest szalenie trudne i ważne. I chciałbym, żeby to było jak najszybciej rozwiązane i wszyscy to chcemy zrobić. Naprawdę, proszę państwa, myśmy zwiększyli już do tego protestu o 3 miliardy nakłady na tą grupę osób i teraz jeszcze moim zdaniem co najmniej 1,5 postulatu z tych 2 żeśmy spełnili i mam nadzieję, że uda się znaleźć też jakieś rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące i skończy ten protest. Także. Miałem pana jeszcze pytać i męczyć o Fransę Timmermansa, który mówi, że jeszcze nie zamkniemy procedury z artykułu 7, ale to może następnym razem. Widzę, że pan premier się bardzo już niecierpliwi. To jeszcze tylko jedno pytanie na koniec. Czy zarówno... to może 2. Pierwsze, w sprawie Fundacji Czartoryskich jeszcze. Czy pan nie ma w tej sprawie sobie nic do zarzucenia? Ja uważam, że nam się udała rzecz niebywała. Po prostu połączyliśmy oszczędności budżetowe, które i tak nie można było na nic innego wydać, bo można je było wydać tylko na coś, co jest przygotowane, jednorazowy zakup, z bardzo trudną transakcją, a przede wszystkim z uzyskaniem woli kontrahenta do tego, żeby chciał z nami tą transakcję zawrzeć, co wcale nie było proste. Dobrze. I to było
Pierwsze pytanie. Dobra polskiego społeczeństwa rozwiązaliśmy na wieki problem bardzo cennej kolekcji i także nieruchomości i także zakupu praw do... Ale już pan to mówi, dlatego tak się... Ale to warto mówić. Jak znajdzie się gdzieś na świecie portret młodzieńca Rafaela Santi z Urbano, to to on jest własnością wszystkich Polaków. Poszukajmy go w takim razie, może ktoś ma w piwnicy. A mówiąc serio, jest mnóstwo zaginionych dzieł, no ale to jest zupełnie inna sprawa. Mówiąc serio, on na pewno gdzieś jest, ponieważ wszystkie te trzy obrazy po wojnie były. No one tak, przeżyły ale wojnę. On gdzieś jest gdzie? W Polsce? Ktoś go zawinął najprawdopodobniej, przepraszam za kolokwializm. No. Ktoś go zawinął, więc jakby go ktoś przypadkiem odwinął, to niech oddam. Ale mówiąc... Bo jest nasz, wszystkich Polaków. Dobrze, dobrze. Ja jestem za tym, żeby Rafael wisiał i Santi, i wszyscy, i młodzieńcy, nie tylko młodzieńcy. Ojej, i jeszcze Polska Fundacja Narodowa. Szanujmy polską kulturę, naprawdę. To jest, no Rafael, to jest piękne. Tak umiarkowanie Polak. Wszystkich zapraszam do Muzeum Narodowego w Krakowie. Dama z gronostajem jest przepięknie. Dlaczego się panu łasiczka nie podoba? Pięknie, no bo... bo to nie podoba jest. Mi się. No, ma pan rację, że wszyscy żeśmy mówili przez lata dama z łasiczką. Zwierz no, Matko Boska, nie będzie mówiąc, a mówiąc tak już serio, to ten zwierz jest niepodobny nawet do gronostaja. To artysta troszeczkę licencja nie polityka wiem, pan, ja go poniosła. Nie tak dawno rozmawiałem z Krzysztofem Czabańskim. On jest specjalistą od zwierząt futerkowych, ja w tej sprawie milczę. Nie wiem, czy od tych akurat, zresztą on symbolizuje narzeczonego osoby, która jest tam przedstawiana. I tym razem nie mówimy o Czabańskim, tylko mówimy o gronostaju. On miał tak, on miał ksywkę gronostaj. Chociaż... Kto Czabański? Nie. Mam przykład dama z Czabańskim, też by wyglądało nie najgorzej. Narzeczony, serdecznie mecenas, sponsor. Pani, która jest przedstawiona na portrecie. To ja jeszcze muszę jednak zepsuć tam urocze zakończenie. Czy Polska Fundacja Narodowa działa tak, jak pan to sobie wymarzył? Ja uważam, że jak na trudne warunki polityczne i wszelkie inne, o których pan do końca nie może wiedzieć, kiedyś się pan dowie z moich dzienników tych szczegółów, to będzie fascynująca wiedza, także pan Warzecha się dowie wielu rzeczy, to działa nie najgorzej, natomiast tak, no dam panu tego newsa, przewidujemy pewne racjonalne zmiany w funkcjonowaniu tej fundacji. Zaraz, rozmowa ma się kończyć, a jednak się nie skończy. Co to znaczy racjonalne zmiany w funkcjonowaniu fundacji? To pan zobaczy, ani słowa więcej pan nie usłyszy, natomiast takie, które poprawią jeszcze dobre funkcjonowanie tej fundacji, będzie jeszcze lepsze funkcjonowanie. Jeszcze lepsze, to aż trudno sobie wyobrazić, ona tak świetnie działa, ale mówiąc serio... Nie dołączę się do... Mnie pan może nic nie mówi. Proszę pana. Panie premierze, tego to jest... hejtu i nagonki na ludzi, którzy nie są winni. Koniec, nie hejtujemy ich. Nie hejtujemy. No właśnie, ja nie tylko chcę tego. W imieniu. Nie róbmy tego. Na przykład tak najmniej 2,5 miliona słuchaczy każdego dnia. Gratuluję poranka. Panu. Dziękuję tej serdecznie. Frekwencji. To jest zasługa całego radia. Chodzi o to, że pan tym ludziom mógłby łaskawie powiedzieć, no co pan ma na myśli, mówiąc, że dokonamy zmian w funkcjonowaniu fundacji. Czy będą to zmiany kadrowe? Mógłbym, ale nie powiem, ponieważ bardzo często pewne rzeczy można dopiero powiedzieć po fakcie, po tym, jak już zostaną dokonane. I to jest wtedy bardziej Panie poważna premierze, informacja. Czy będą to zmiany kadrowe? Nic więcej panu nie powiem, powiedziałem. To proszę państwa... Pewno będą to zmiany ulepszające funkcjonowanie. Zresztą wspólnie nad tym pracujemy. Nie można moim czasu. Zdaniem tego ulepszyć, bo to już działa doskonale, ale skoro potraficie jeszcze lepsze pan stworzyć... Pan oczywiście posługuje się... Nie, no dobrze, już nie będę... Czym się posługuje? No takimi chwytami retorycznymi, które są no, nieprzyjemne. Sarkazm nie jest można. Nieprzyjemny. Wszystko można ulepszyć. Sarkazm jest nieprzyjemny. Trochę trzeba mieć w sobie nadziei, dobrej woli, panie redaktorze. Sam pan ma sarkastyczne poczucie humoru, ale teraz to ukrywa. Ja nie mam, jak pan wie, w ogóle nie mam poczucia humoru, bo jestem autokratą, tak? I kim tam jeszcze? Jestem jedynym w Polsce dziennikarzem, który uważa, że pan ma poczucie humoru widocznie. W takim razie bardzo serdecznie pozdrawiam pana. A przede wszystkim naszych słuchaczy, wszystkie gronostaje oraz... Ja jestem jedynym w Polsce politykiem, który toleruje redaktora Mazurka. No. Nie, jeszcze paru innych tutaj przychodzi, naprawdę. Ale oni to mają jakieś interesy pewne. Tak, mają interesy. Ja handluję walutą tutaj, nie pan naprawdę. Kłaniam serdecznie, jakby ktoś wpadł u mnie taniej. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Do widzenia państwu, dziękuję.